Suwalskie pielęgniarki jeszcze 8 miesięcy temu cieszyły się z wygranego procesu jednej z koleżanek. Prócz niej ponad 40 pań pracujących przy łóżkach pacjentów liczyło na to, że skoro jedna proces wygrała, to poprzez analogię ich w zasadzie identyczne pozwy już wówczas deklarowały. Wierzymy, że co do pozostałych pań legitymujących się formalnymi najwyższymi kwalifikacjami, czyli tytułem magistra i specjalizacją, dojdziemy do porozumienia już poza salą sądową. Także dzisiaj radość, a od poniedziałku wracamy do pracy, żeby zakończyć ten spór w całości. Od tego dnia minęło ponad 8 miesięcy. Spór wciąż trwa. Dobra wola pielęgniarek na nic się nie zdała, choć ich koleżanka, która w połowie października 2023 roku wygrała ze szpitalem, po kilku tygodniach otrzymała należne środki. Pełnomocniczka pielęgniarek zaproponowała polubowne zakończenie sprawy, ale nie przyniosło ono oczekiwanego rezultatu. Pielęgniarki wróciły więc do sądu. W przyszłym tygodniu zaplanowane jest posiedzenie. Nie czekając jednak na rozstrzygnięcie, pracujące w szpitalu panie poprosiły o pomoc parlamentarzystę Jacka Niedźwieckiego. Postanowiliśmy poprosić o pomoc m.in. pana posła, by ten temat jak najszybciej zakończyć, bez konieczności generowania niepotrzebnych kosztów procesu, no w tym kosztów opinii biegłych. Nie ukrywam, że pielęgniarki są zaniepokojone tą sytuacją. Ogólnie jest nam przykro, że o należne nam pieniądze musimy w dalszym ciągu sądzić się w sądzie. Poseł na apel o podjęcie interwencji odpowiedział pozytywnie, deklarując zajęcie się problemem. Dyrektor powinien szpital wypłacić pieniądze dla pielęgniarek, lecz to się nie dzieje i teraz interwencja moja, poprosiły mnie o te pielęgniarki, również pani radnej Sejmiku Województwa Anny Naszkiewicz, która również była obecna w czasie spotkania. Kontaktowaliśmy się też z panią mecenas ze związków. No, sprawa niepokojąca. Dyrektor powinien jakoś to ugodowo sprawę wyjaśnić. Wyrok sądu jest. Pielęgniarki czekają na pieniądze, a tych pieniędzy nie ma. Będę interweniował pani minister Leszczyny, pani minister zdrowia i również pani Anna Naszkiewicz w Sejmiku Województwa też będzie pana marszałka o to pytała, no bo sprawa jest niepokojąca i tak nie powinno być. Trudno jest zrozumieć stanowisko lecznicy w sprawie pielęgniarskich wynagrodzeń, a dyrektor za każdym razem, gdy prosiliśmy o wypowiedź na ten temat, odmawiał. Próba kontaktu z dyrektorem szpitala przyniosła tylko informację, że Adam Szałanda przebywa na urlopie. W rozmowie telefonicznej krótko nas poinformował, że i tutaj cytujemy, sprawa jest w toku, zobaczymy co dalej. Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Dzisiaj również podjęliśmy próbę porozmawiania i znowu dowiedzieliśmy się, że dyrektor szpitala jest na urlopie. Potwierdził jedynie, że w sprawie nie zmieniło się nic, ale też usłyszeliśmy deklarację, że wynagrodzenia zostaną wypłacone zgodnie z ustawą. Można więc przypuszczać, że ponad 40 pielęgniarek dostanie pieniądze, o ile na dyrektorskie biurko trafią prawomocne orzeczenia.